Siemaneczko klockowe, świry, z tej strony pan Szczupak, który przychodzi do was z naprawdę czymś ciekawym. I tutaj mamy do czynienia z Pick a Brick kubkiem w powiększonej wersji oraz zestawem trzech figurek, które możemy sobie bardzo dobrze, jak i też ciekawie skustomizować według tego, co jest dostępne obecnie w LEGO Shopie. Jak już pewnie się domyślacie, jest to z LEGO Shopu. Chodzi to z warszawskiego LEGO Shopu i nie byłem w Warszawie, więc nawet nie róbcie mi wyrzutów sumienia, że was nie spotkałem, ani że nic nie powiedziałem, ponieważ po prostu nie byłem. Natomiast mój znajomy tam był i jak widzimy, no on to umie się całkiem nieźle zaopatrzyć. Przede wszystkim mamy tutaj powiększony Pick a Brick, czyli coś naprawdę niezwykłego. Jest to kubek, który przypomina lekko kubek z powiększonym piciem z McDonalda, a zawiera w sobie naprawdę mnóstwo elementów, które możemy sobie wybierać do woli, tak aby zapełnić w pełni taki duży kubek. A ile kosztuje takie oto picie złożone z LEGO? Otóż 90 zł i tutaj ogranicza was tylko pojemność tego kubka i tego, jak go upchniecie. Ja tam wolę go lepiej nie otwierać, gdyż boję się, że za chwilę tutaj coś się będzie wysypać, gdyż jak widzicie, te roślinki już tutaj są naprawdę tak całkiem nieźle i sprytnie upchnięte. Natomiast jak widzimy, w środku mamy przeróżniaste elementy. Od takich oto naprawdę złotych, naprawdę fajnych elementów, takich okrągłych, po prostu bardzo fajnych jeden na jeden, poprzez na przykład jakieś piaskowe, nieco ciemniejsze, jakieś szare bliki z studami po bokach. Również nie zabrakło tutaj roślinek wszelkiego różnego rodzaju, od takich zwyczajnych liści poprzez te bardzo fajne bluszcze. Jak i też w środku mamy na przykład takie właśnie fajne plejty, takie okrąglone. No wszystko to wygląda przecudownie i naprawdę jestem pod wrażeniem, że można aż tak upchać ten kubek, który jest naprawdę bardzo pojemny i wygląda bardzo fajnie, że oprócz tego, że mamy tutaj naprawdę mnóstwo elementów, również otrzymujemy bardzo fajny pojemnik na nasze klocki. To możemy przesypać do jakiegoś innego, tak aby tutaj to się nie cieśniło. Ale tutaj możemy na przykład wsadzić kolekcję figurek lub też czegoś innego. I jak widzimy, można je ustawiać jeden na drugi, gdyż są to kubki LEGO. Na górze mają study, więc jest to naprawdę coś fajnego. 90 zł duży. Myślę, że nieco mniej, ale mniej bardziej opłacalne jest wzięcie mniejszego niż po prostu wydanie. Naprawdę 90 zł za tyle elementów, no to jest to, myślę, że bardzo dobra opcja. Ale i przejdźmy teraz do drugiej rzeczy, którą się charakteryzuje LEGO Shop. Są to trzy figurki, jak widzimy, są one przeróżniaste. Można stworzyć, co tylko nam wyobraźnia podpowie, ważne, żeby elementy były dostępne. Tak to możemy wybrać chyba po dwa jakieś bardzo fajne akcesoria do każdej z figurek. Natomiast również tutaj możemy bierać torsiki, jakieś nakrycia głowy, jakieś inne bardzo ciekawe rzeczy. Jak widzimy, tutaj mój znajomy kierował się bardziej w kierunku jakichś średniowiecznych klimatów, których obecnie nie ma. Na przykład ten bardzo fajny rycerz. No zobaczę, czy gdzieś dostaniemy taką oto tarczę? No nie. Oraz jakiegoś tutaj bardzo przyjemnego, nieco szalonego wieśniaka. Ale również jest bardzo ciekawie zrobiony. I też ten gracz baseballa. No myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i stworzy swoje trzy wymarzone figurki. I tutaj na przykład można się złożyć ze znajomymi. Na przykład podzielić koszta na trzech i każdy będzie miał swoją wybraną figurkę za wiele mniej złotych niż kupować trzy samemu. Więc jest to jednocześnie mankament, że musimy wybrać aż trzy, ale z jednej strony można właśnie się jakoś dogadać ze znajomymi. Jedna figurka będzie dla kogoś, a druga na przykład dla nas i trzecia. I całość kosztuje 50 zł. 50 zł za trzy figurki. Szybka matma. No trochę wychodzi to
co za normalną figurkę kolekcjonerską, a tutaj mamy naprawdę wybór, co możemy założyć naszej figurce, co ona może dzierżyć i tak dalej, czy też na przykład skierujemy się bardziej w samą figurkę, czy też może również i w atrybuty. Jest to całkiem fajne, mam tutaj również bardzo fajne pudełeczko, które raczej jest bardzo dobrze zrobione, jest ono trwałe, więc nasze figurki będą zabezpieczone. Również możemy je wymieniać, na przykład stworzyć jakąś kolekcję tematyczną, czy figurek pasujących do siebie lub czegoś innego. Myślę, że jest to całkiem fajna rzecz, więc myślę, że jeżeli ktoś będzie w Warszawie, no to warto zjechać do tego Lego Shopu lub gdziekolwiek indziej, gdyż no myślę, że takie rzeczy jest to naprawdę fajna rzecz. Są one jednocześnie opłacalne, jak i też nieopłacalne. No powiedzmy sobie szczerze, mimo wszystko 50 zł no to piechotą nie chodzi, a tym bardziej 90. Jednak zobaczmy na plusy, które przeważają. Mamy tutaj mnóstwo elementów w tym takim właśnie pikabli kubku i jeszcze mamy bardzo fajny właśnie pojemnik na to wszystko. A tutaj mamy trzy figurki, które możemy sobie wybrać. Często musimy czekać naprawdę długo, aż jakaś seria nam się przypodoba i też nie zawsze te figurki są takie, jakie byśmy chcieli. A tutaj mamy możliwość skompletowania jakichś trzech własnych, niesamowitych figurek, które możemy wkomponować w mocki, czy też na przykład po prostu postawić do swojej kolekcji. Jest to bardzo świetna pamiątka i myślę, że jeżeli ktoś rzadko by był w Lego Shopie, no to myślę, że naprawdę jest to taki mag zestaw naprawdę obowiązkowy. Tak więc to by było na tyle w takiej krótkiej recenzji mag zestawu z Lego Shopu. Myślę, że jest to coś naprawdę fajnego i jeżeli ktoś będzie w Warszawie lub w innym Lego Shopie, no to naprawdę warto tam zajrzeć, bo fajne elementy mogą nam się przydać w mockach niejednokrotnie, a nie każdy ufa Bricklinkowi i innym takim rzeczom, a tutaj naprawdę możemy zaszaleć z tym, co potrzebujemy. Tak więc to było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę w tym jakże króciutkim, ale jakże też i bardzo ciekawym, myślę, filmie, że się dowiedzieliście ile co za ile i tak dalej. Tak więc to było na tyle. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz i trzymajcie się. Na razie.